Któż dzisiaj nie kojarzy Nefertiti, Kleopatry czy Hatszepsut? Te kobiety na stałe wpisały się nie tylko do historii Egiptu, ale można powiedzieć, że do historii i kultury całego świata. Jednak jest pewna kobieta, dzisiaj już zapomniana, która jednak w sercach i umysłach starożytnych Egipcjan żyła znacznie bardziej niż te wcześniej wymienione. Mowa tutaj o Ahmes Nefertari. Dziś przyjrzymy się tej zapomnianej dzisiaj, aczkolwiek przez starożytnych uwielbianej postaci. Zapraszam do obejrzenia materiału. Jednak jak zwykle pasowałoby zacząć od początku. Otóż nie do końca jest jasnym, skąd pochodziła i kim była Ahmes Nefertari, przynajmniej zanim została królową. Jedna z teorii twierdzi, że podobnie jak jej mąż, była ona również dzieckiem królowej Achotep i faraona Sekenenretao II, a co za tym idzie, miała wejść w związek ze swoim bratem. Jednak coraz więcej egiptologów skłania się ku nieprawdziwości tej teorii, tym bardziej, że jak wiemy, tytuł siostra króla, żona króla wcale nie wiązał się z tym, że małżonka faraona była z nim spokrewniona. Znany francuski egiptolog Christian Jacques wnosi teorię, jakoby Ahmes Nefertari nie wywodziła się z rodziny królewskiej i nie była z nią w żaden sposób spokrewniona. Ma nawet na to wskazywać pewna inskrypcja, wykonana jeszcze w czasach, kiedy królowa żyła, a o której powiem nieco więcej trochę później. Po pierwsze, badania mumii nie wskazują w żaden sposób kazirodztwa. Po drugie, w starożytnym Egipcie nie było czegoś takiego jak mezalians. Jednak zakończmy te domniemania i przejdźmy do tego, co wiemy na pewno. Jej imię oznacza zrodzona z Boga Księżyca, piękna, która nadchodzi, lub dobra, która nadchodzi, gdyż słowo Nefer można tłumaczyć zarówno jako piękno i dobro, a zapisuje się go w postaci lutni. Była żoną faraona Ahmose, który panował między 1570 a 1546 rokiem przed naszą erą i to jemu przypisujemy wygnanie Hyksosów z Kemet. Był również synem wojowniczej pary faraona Sekenenre, który oddał życie w walce z Hyksosami, oraz królowej Achotep I. Tymże postacią poświęciłem osobne filmy na swoim kanale. Ahmes Nefertari nosiła tytuł władczyni obydwu krajów oraz królewskiej matki. Ten pierwszy tytuł czynił ją równą swojemu małżonkowi. Podczas życia swego męża brała udział we wszystkich ważnych wydarzeniach, zaś po jego śmierci pełniła funkcję regentki, póki ich syn, Amenhotep I, nie dorósł. A zmarła, bardzo wiekowa, dopiero w początkach panowania faraona Tutmesa I, zdążywszy jeszcze asystować przy jego koronacji. Co ciekawe, nie była dla faraona Tutmesa I babką, a teściową. Już sam jej niezwykle długi żywot oraz udział w tak wielu wydarzeniach podczas swego życia sprawiły, że można ją zaliczać do grona wielkich władczyń Egiptu. Królowa, która zapewne wywodziła się ze skromnego środowiska, doskonale rozumiała potrzeby mieszkańców Teb oraz innych ubogich mieszkańców starożytnego Egiptu. Dlatego już za życia jej dobroć oraz szczodre serce stały się słynne w całym Egipcie. W czasach, kiedy jej syn Amenhotep I był jeszcze za mały, aby sprawować władzę, a jej mąż Ahmose był już usprawiedliwionym głosem czcigodnym zmarłym, kroczącym po polach trzcin, Ahmes Nefertari była regentką, a co za tym idzie, sprawowała praktycznie właściwą władzę faraońską. W tym czasie stała się autorką wielu znaczących innowacji, których konsekwencje były odczuwalne nawet wiele stuleci po jej śmierci. Nawet w czasach odległych setki lat, kiedy w Tebach rządziła dynastia boskich adoratorek Amona. Sama Ahmes Nefertari była mocno przywiązana do kultu przodków. Stella odkryta w kaplicy królowej Tetiszeri w jej piramidzie w Abydos daje nam możliwość wysłuchania dialogu między faraonem Ahmose a jego wielką małżonką, królową Ahmes Nefertari. Dowiadujemy się, że król żywił ogromny podziw i szacunek dla swojej babki Tetiszeri, Tebanki, której wypadło żyć za czasów okupacji Egiptu przez Hyksosów i która rozpaliła pierwsze iskierki buntu.
Teti Sheri, zwana też Teti Małą, była matką królowej Achotep. Król życzył sobie, by pamięć babki uczcić jak najgodniej i zlecił to zadanie swojej małżonce Achmet Nefertari. Cóż można było zrobić dla Teti Sheri? Przede wszystkim dbać o jej kaplicę w Abydos, o basen, z którego kapłani czerpali świeżą wodę do codziennych libacji, o ogród i rosnące w nim drzewa, by jej stoły ofiarne stale się zieleniły, czyli by każdego dnia ustawiano na nich posiłek. By wszystkie te obowiązki były spełniane właściwie, konieczne było wyznaczenie odpowiednich ludzi oraz przeznaczenie im pól uprawnych i stad bydła na potrzeby ich oraz kultu. Niestety dzisiaj po grobowcu Teti Sheri, który swoją drogą był tylko cenotafem, a który znajdował się w Abydos, nie pozostał praktycznie żaden ślad. Królewska para ślubowała oddanie czci królowej Teti Sheri, gdyż uważali ją za protoplastkę swojej dynastii, która miała przywrócić Kemet, jego minioną świetność. A czyż uszanowanie i cześć dla przodków nie są idealną i solidną bazą, na której można budować nową, wspaniałą przyszłość? W taki oto sposób królowa Achmes Nefertari stała się wielką kapłanką kultu przodków, szczególnie matki swojej teściowej, królowej Teti Sheri. Wśród wielu powtórnie użytych bloków w trzecim pylonie świątyni w Karnaku rozpoznano fragmenty steli, którą udało się zrekonstruować, a wysiłek sowicie się opłacił, gdyż tekst zawarty na owej steli odsłaniał nam pewną dziwną historię związaną z panowaniem królowej Achmes Nefertari. Dowiadujemy się więc, że miała ona nosić tytuł drugiego sługi Boga w świątyni w Karnaku. Miała, a więc chwali się tym? Nie, wręcz przeciwnie, zrzekła się go. Skąd ta zdumiewająca decyzja? Otóż stąd, że król ofiarował jej w zamian za zrzeczenie się tytułu prawdopodobnie środki materialne do utworzenia nowej instytucji religijnej i gospodarczej, a mianowicie tak zwanej małżonki Boga, bądź też adoratorki Amona, której królowa stała się założycielką. Jakież to były środki i dobra, którymi dysponowała? Stella wymienia dobra ruchome i nieruchome przeznaczone do utworzenia majątności małżonki Boga. Ziemie uprawne, złoto, srebro, brąz, przyodziewek, zboże i pachnące maści. Tekst zawiera także zaskakującą informację. Oto królowa stała się bogata, podczas gdy wcześniej była uboga. Czy to figura retoryczna, czy też aluzja do przeszłości władczyni, kiedy była zwykłą chłopką? Niestety tego nie wiemy. Król nakazał budowę domu dla małżonki Boga, Achmes Nefertari. Strój królowej w tej nowej funkcji przypomina stroje kapłanek z okresu Starego Państwa. Długa do kostek obcisła suknia, ściśnięta w talii, na ramionczkach częściowo przysłaniających piersi. Na głowie peruka spięta przepaską, do tego jeszcze dwa wysokie pióra, tradycyjny składnik nakrycia głowy królewskiej, a mianowicie sępi skalp. Był to swego rodzaju czepiec w kształcie sępa, który królowe zakładały na głowę. I tak jak faraon nosił podwójną koronę, tak jego małżonki, jako atrybut swej władzy, nosiły sępi skalp, który był też symbolem macierzyństwa w jego duchowym aspekcie, to znaczy królowa miała być matką dla całego narodu. Owe pióra symbolizują pierwszą parę Shu i Tefnut, dwoje oczu Stworzyciela oraz dwie boginie patronujące zmartwychwstaniu, Izydę i Neftydę. Dzięki tym piórom spojrzenie małżonki Boga sięgać może wysoko, aż do szczytu niebios i może ona poznać Mat, odwieczną zasadę rządzącą światem oraz kosmiczną równowagę. Achmes Nefertari stanęła na czele kolegium kapłanek i kapłanów, pomagających jej w wypełnianiu najważniejszych funkcji, podtrzymaniu i utrzymaniu przez swą miłość do Boga Amona, tak aby boska miłość wiecznie i powprze czasy karmiła Kemet. Ów magiczny akt był z punktu widzenia państwa aktem pierwszej wagi, bowiem moce i energia bóstw były traktowane jako realnie istniejące siły, bez których kraj nie mógłby żyć w zgodzie i harmonii z tym, co niewidzialne i zakryte.
królowa odeszła do Krainy Wieczności około 1524 roku przed naszą erą, w wieku ponad 70 lat, na początku panowania faraona Totmesa I. Śmierć ta była wydarzeniem znaczącym. Tak mocno jej wybitna osobowość naznaczyła czas jej rządów i umysły współczesnych. Została też stosownie do swych zasług i przymiotów uhonorowana, a pamięć o niej uwieczniona na wiele różnych sposobów. Blisko 70 skarabeuszy z imieniem królowej, niezliczone przenośne stelle z jej wizerunkiem oraz przedstawiające ją statuetki, niezliczona ilość przedmiotów obrzędowych, takich jak dedykowane jej sistra, wreszcie postać królowej pojawiającej się na blisko 500 malowidłach w grobowcach tebańskich. Wszystkie te świadectwa potwierdzają istnienie prawdziwego kultu ku czci Achmes Nefertari. A gdy jej mumia spoczęła w końcu w ogromnym sarkofagu, złożonym następnie w grobowcu Dra Abu El Naga w Tebach Zachodnich, dla królowej zaczęło się nowe życie, zarówno w egipskich zaświatach, czyli na polach czcin, jak i na ziemi. Jak to na ziemi? A to dlatego, ponieważ królowa została uznana za świętą patronkę nekropolii tebańskiej i przez kolejne dziesięciolecia zażywała w tej roli wielkiej sławy. Dlaczego? Ponieważ troszczyła się o należyte utrzymanie grobowców i jej pomysłem była zrealizowana przez Totmesa I idea stworzenia bractwa, którego zadaniem była budowa i odnawianie domów wieczności, czyli grobowców. Rzemieślnicy ci mieszkali w wiosce, w obszarze dzisiaj nazywanym Deir el-Medina. Odczuwali oni niezmierną wdzięczność wobec królowej. Podnieśli ją do rangi bóstwa opiekuńczego. Nieopodal grobowca Achmes Nefertari, już na skraju pól uprawnych, zbudowano jej świątynię, której nazwa brzmiała Trwałe są miejsca. W języku starożytnych Egipcjan nazwa ta brzmiała Mensut. Ten typ budowli normalnie był zarezerwowany tylko dla faraona. Wyjątki od tej reguły są nieliczne. Wystawienie jej dla królowej jeszcze raz potwierdza szacunek, jakim darzono tą wybitną władczynię. Świątynia miała być czymś w rodzaju fragmentu zaświatów, objawionego i ucieleśnionego tu, na ziemi. Achmes Nefertari, żeglując w barce światłości, przemierzała raj dostępny tylko sprawiedliwym. A podczas letniego święta barka królowej, umieszczona na specjalnej platformie, obwożona była po nekropolii tebańskiej i odbierała należyte hołdy zarówno od tych wielkich, jak i tych maluczkich. Pewien tekst znany nam jako Rytuał Amenhotepa I inspirował dekorację tebańskich świątyń. Nie dość, że królowa jest tu obecna, lecz również możemy domniemywać, iż brała ona udział w jego powstaniu. Podobny domysł dotyczy innego równie ważnego tekstu, zwanego Rytuałami Codziennego Kultu, którego najpełniejsza wersja znajduje się w świątyni w Abydos. Są tu podane wszystkie obrzędy, jakich faraon musiał dopełnić każdego dnia, wraz z przebudzeniem się bóstwa, w naosie świątyni, w najbardziej tajemniczej jej części, gdzie tylko on mógł wstąpić. Rytuały te opracowane były i redagowane były przez adeptów Domu Życia, a Achmes Nefertari jako boska małżonka miała tu dostęp. Znała także hieroglify. Pewnym jest, że przez całą długość dziejów Egiptu kobiety współpracowały przy pisaniu świętych tekstów służących liturgii, a Achmes Nefertari była z pewnością jedną z tych autorek. I tutaj jeszcze należy zaznaczyć pewną rzecz. Achmes Nefertari nie jest tożsama z Nefertari, która była żoną Ramzesa II i żyła kilkaset lat później. A na koniec ciekawostka i zagwostka badaczy. Otóż, jak pewnie zauważyliście, królowa na przedstawieniach ma czarną skórę, co budziło zdumienie wśród wielu badaczy oraz rodziło teorię, jakoby królowa miała być Nubijką, czyli czarnoskórą mieszkanką dzisiejszego Sudanu. Jednakże rzeczywiście tak było? Na przełomie epok, pod koniec nowego państwa i na początku trzeciego okresu przejściowego, mumia królowej Achmes Nefertari wraz z innymi królewskimi mumiami została przeniesiona do skrytki w Deir el-Bahari.
o której nagrałem osobny film, więc nad którą teraz nie będę się tutaj rozwodził. Było to spowodowane tym, iż kapłani obawiali się o zniszczenie tej mumii przez rabusiów. W tejże też skrytce została ona odnaleziona pod koniec XIX wieku. Wtedy też wszelkie wątpliwości dotyczące koloru jej skóry zostały rozwiane. Achmes Nefertari była jak najbardziej przedstawicielką rasy kaukaskiej, a więc była biała. Nawet nie trzeba było robić żadnych badań genetycznych, które zresztą w XIX wieku jeszcze było niemożliwe, ponieważ rysy kaukaskie były tutaj ewidentnie widoczne gołym okiem. Jednak to zrodziło kolejne pytania wśród badaczy. Dlaczego białą kobietę przedstawiano jako czarnoskórą? Otóż odpowiedź może być znacznie prostsza, niż to może się wydawać. Większość wizerunków przedstawiających Achmes Nefertari jako czarną kobietę powstało już po jej śmierci, a więc w czasach, kiedy rozpoczął się jej kult. Tutaj powinniśmy się zgłębić w symbolikę czarnego koloru w starożytnym Egipcie. W symbolice staroegipskiej Achmes Nefertari ucieleśniana była bowiem również wraz z ideą odradzania się i regeneracji poprzez pewien proces alchemiczny, przez który dusza przechodziła, by odrodzić się w zaświatach. A czyż życie nie rodzi się z czarnej, żyznej, mulistej ziemi składanej na brzegach przez wylewający Nil? Czerń to też kolor Anubisa, który odprowadzał odrodzonych ku jasnym szlakom zaświatów. Nie oznaczał tutaj bynajmniej, tak jak w naszej kulturze, śmierci czy rozpadu, lecz wręcz przeciwnie, symbolizował życiodajną siłę urodzajnej ziemi, bogatej w stworzycielskie moce, zdolnej tworzyć nowe funkcje istnienia, o czym również wspominałem w filmie na temat symboliki kolorów w starożytnym Egipcie. W ten sposób Achmes Nefertari stała się pierwszym pierwowzorem licznych czarnych Madon, niegdyś tak licznych w katedrach i kościołach średniowiecznej Europy. Podobnie jak Izyda piastująca dziecię Horusa dała wzór Madonnie z dzieciątkiem, tak czarne Madonny są późnymi córkami królowej Egiptu, która stała się boginią odrodzenia. I w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dziękuję, że dotrwaliście do jego końca, a jeżeli zachwyciła was bądź zainspirowała postać Achmes Nefertari, jej podobiznę w formie wisiorka możecie kupić na moim Allegro, tym samym wspierając mój kanał oraz twórczość. Dodatkowo do zakupu wisiorka dorzucę również naklejkę z jej podobizną w formie gratisu, a tymczasem do usłyszenia w kolejnym filmie.